Szanowni Państwo, witam ponownie w panelu. Wielu znanych, szacownych gości. Myślę, że skoro rozmawialiśmy tyle, panowie premierzy mówili o nowym holdingu spożywczym. Został wymieniony, zmienia nazwiska jako twórca pan wiceminister Andrzej Śliwka. Proszę, panie ministrze, powiedzieć, co to takiego jest ta Krajowa Grupa Spożywcza, czym ona ma się zajmować. Jakie korzyści będą z tej grupy mieli zarówno rolnicy, jak i konsumenci. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, w pierwszej kolejności, bo nie było możliwości podziękować, to na, na ręce pana prezesa Jaworskiego chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania za medal oraz za możliwość dołączenia do tak zacnego grona. To w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o e, samą krewą Grupę Spożywczą, bo Zanim powiem o takich szczegółach, chciałbym powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. W 2015 roku pojawił się, pojawiła się koncepcja. Później ona była w innych programach partii powielana, zarówno w planie dla wsi, jak i w polskim modelu państwa dobrobytu. No i w ostatnim czasie właśnie, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, Krajowa Grupa Spożywcza powstała jako byt prawny. Jest to podmiot, który funkcjonuje w sześciu segmentach, w sześciu segmentach rolnictwa. Jest to segment zbożowo-mynarski między innymi, gdzie tu kluczową rolę odgrywa spółka Elevar wraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi oraz podmiotem, który już był w Krajowej Spółce Cukrowej. Mówię o spółce Stoisław. Jeżeli chodzi o produkcję cukru, bo to też jest szczególnie w Toruniu ważne, ponieważ integratorem, sercem Krajowej Grupy Spożywczej jest właśnie Spółka, Krajowa, Spółka cukrowa. I to właśnie na bazie, tej, na bazie tych doświadczeń z Krajowej Spółki Cukrowej będziemy przenosili właśnie te relacje z polskim rolnikiem na inne segmenty, w których Krajowa Grupa Spożywcza będzie funkcjonować. Jeżeli chodzi o takie. Dwie myśli, dwie, dwie przewodnie takie e, założenia, które nam przyświecały, to było w pierwszej kolejności e, zadbanie o rolnika, to znaczy partnerskie podejście do rolnika, Nie, doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby polski rolnik za godziwą cenę sprzedawał produkt, który wytworzył. I to w wielu płaszczyznach. Oczywiście w kilku segmentach ten proces będzie Trwał krócej lub dłużej, ale te właśnie doświadczenia, które są związane z krewą spółką cukrową, czyli ta pełna kontraktacja, czyli te zabezpieczenie rolnika, od samego początku, to znaczy od sprzedaży nasion, poprzez doradztwo agro, poprzez zabezpieczenie środków produkcji, ale także również też bieżący kontakt z nim i ewentualnie jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to też odpowiadanie na te wątpliwości, ale w dalszym etapie właśnie pełna kontraktacja, później również przetworzenie tego i dystrybucja. To jest założenie, żebyśmy właśnie w tych sześciu segmentach funkcjonowali właśnie tak jak Krajowa Spółka Cukrowa. Drugim takim elementem, o którym chciałbym powiedzieć, to było to, że tak jak każda spółka prawa handlowego, założenie było, żeby ta spółka była dochodowa. Krajowa Grupa Spożywcza, to jest podmiot, który będzie miał przychody w granicach 3,5 miliarda złotych. To naprawdę jest duży podmiot funkcjonujący na rynku rolno-spożywczym. Ale nie mówimy ostatniego słowa. Po to, po to właśnie integrowaliśmy te podmioty, bo duży może więcej na tym rynku. Jest większym partnerem dla instytucji finansowych, ma większą możliwość zaciągania długu, ma większą możliwość inwestowania. W założeniach Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała blisko pół miliarda złotych na inwestycje, a to, co pan premier Sasin powiedział, również pan premier Kowalczyk, szukamy innych mechanizmów, które umożliwią nam taką żywą akwizycję. To jest prawda, bardzo dużo podmiotów się do nas zgłasza, które chcą uczestniczyć w, w tym holdingu, w tej krajowej grupie spożywczej. My oczywiście też na bazie naszych rozmów z rolnikami, plantatorami, akcjonariuszami krajowej grupy spożywczej, ale także pracownikami, bo to jest też dla nas bardzo ważne, bo na każdym etapie tego procesu. Konsultowaliśmy i uzyskiwaliśmy zgodę właśnie strony społecznej. No, szanowni Państwo, zdarzały się spotkania, bo też systematycznie się spotykaliśmy, zarówno z plantatorami, jak i z pracownikami, którzy też mobilizowali nas, byli za tym. Nie było żadnej obstrukcji w tym zakresie. A z dużą sympatią podchodzili do tego projektu. Zresztą, tak jak to było powiedziane, Krajowa Grupa Spożywcza będzie zatrudniała blisko 5 tysięcy pracowników. To jest naprawdę duży podmiot, który będzie mógł realnie wpłynąć na kreowanie polityki w zakresie rolnictwa. Bardzo dziękuję. Pan wiceminister Michał Wiśniewski, od wczoraj pełnomocnik Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw cyberbezpieczeństwa. Ale zarazem współautor paszportyzacji żywności. Co to jest takiego, ta paszportyzacja żywności? O co w tym wszystkim chodzi, panie ministrze? Nie wyłączam. Ja również, jak pan minister Andrzej Śliwka, chciałbym serdecznie podziękować całej kapitule Ojcom, w szczególności za takie wyróżnienie, które nas dzisiaj spotkało. Szanowni Państwo, wczoraj obchodziliśmy imieniny Jana. Dla mnie nie, nieocenionym szefem i nieodżałowanym był profesor Jan Szyszko, który oprócz lasów kochał bardzo polską wieś. I wczoraj, stojąc na cmentarzu nad jego grobem, przypomniałem sobie jego słowa. Który mówił, że polska wieś jest unikatowa. Unikatowa, dlatego że łączy w sobie. Kilka elementów. Pierwszy to jest tradycja, drugi to jest ekologia i trzeci to jest nowoczesność. I właśnie odpowiadając na e, odpowiedź pana, e, pana prezesa, to właśnie jest unikatowa nowoczesność. Tego nie ma nigdzie na świecie. E, projekt paszportyzacji żywności to jest oznaczenie każdego produktu. W taki sposób, by był on transparentny, by wszyscy my, jako konsumenci, moglibyśmy wiedzieć, od kogo on pochodzi, a dwa, czy ten produkt jest taki, jakim my chcemy, żeby był. Czyli, żeby był zdrowy, żeby był ekologiczny chcemy żeby była wiadomość o tym czy mięso które kupujemy to te kurczaki ta wołowina wieprzowina czy była tam aplikowana, były aplikowane antybiotyki jaka była jaka była podawana pasza i tak to jest uzupełnienie tego co robi pan premier Jacek Sasin razem z panem ministrem Andrzejem Śliwką dlatego że będzie można poprzez właśnie tą paszportyzację żywności określić i nie fałszować polskiej żywności. Szanowni Państwo, ile razy w różnych gazetach, w, w wiadomościach słyszymy, ile różnych sieci handlowych, sklepów zostaje nałożonych karą, dlatego że jest etykieta, że to jest polski produkt. A wychodzi, że to jest kłamstwo. A my, jako właśnie świadomi, patrioci, konsumenci, właśnie kierujemy się głównie tym, e, tym wyborem. Dzięki właśnie tej paszportyzacji, transparentności i e, pokazaniu od producenta do stołu, czyli no prawie do stołu, bo do, e, do półki sklepowej, będziemy mogli określić te wszystkie rzeczy, o których tutaj e, wspomniałem. Bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł, europoseł, specjalista od spraw rolnictwa. Idźmy tym wątkiem. Jaka jest przyszłość polskiego rolnictwa, jaka jest przyszłość polskich produktów rolnych? Okay. Bardzo dziękuję za, za to pytanie, ale za, zanim na, na nie odpowiem, jeżeli państwo po, pozwolą, po, podzielę się taką refleksją właśnie z poziomu Parlamentu Europejskiego. Ten tytuł Bezpieczeństwo. Gospodarcze, bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne, to ten, ta myśl przewodnia dzisiejszego naszego spotkania. I proszę Państwa, tu padały te słowa o, o bezpieczeństwie żywnościowym dla naszego kraju, i oczywiście nie, nie, nie będziemy tego kwestionować, to rzecz o, oczywista, ale muszę Państwu powiedzieć, że to, co teraz dzieje się za naszą wschodnią granicą, ta brutalna wojna. Ona nie zaczęła się w lutym 24, 24 lutego. Ona zaczęła się znacznie wcześniej, w sposób absolutnie przemyślany, prowadzona przez Rosję przy pomocy instrumentów, które to państwo ma. I dopiero wtedy Europa Zachodnia zorientowała się, ile tych instrumentów Rosja ma, żeby taką wojnę prowadzić. Zaczęło się od surowców energetycznych. Teraz mówimy o wysokich cenach, o inflacji, że to wojna to wywołała. Po części to prawda. Tak naprawdę zaczęło się latem poprzedniego roku. Otóż przy pomocy opróżniania magazynów, które Rosja ma na terenie Europy Zachodniej do tej pory, zdestabilizowano ceny przede wszystkim gazu. Proszę sobie wyobrazić, że one jesienią były dziesięciokrotnie wyższe, dziesięciokrotnie wyższe niż rok wcześniej. To w oczywisty sposób natychmiast dało skutek, chociażby jeżeli chodzi o nawozy sztuczne, bo w produkcji nawozów sztucznych 70% to cena gazu, czy nawet 80%, jak podpowiadają tutaj specjaliści. Proszę Państwa, następnie destabilizowano także w sposób subtelny, tym razem z udziałem chi Chin, rynek surowców rolniczych. Przecież ceny surowców rolniczych rosną. Bardzo wyraźnie od jesieni tamtego roku i będą rosły nadal. I proszę Państwa, politycy rosyjscy wprawdzie o, o tym wprost nie mówią, ale mówią o tym propagandyści Kremla. Zupełnie niedawno szefowa Russia Today powiedziała wprost: Cała nasza nadzieja w głodzie. Cała nasza nadzieja w głodzie. A więc to, że my mamy nadzieję, że nie wiem, pod szyldem ONZ-u dojdzie do porozumienia. I Rosja odblokuje porty czarnomorskie i pozwoli eksportować, eksportować ukraińskie zboże. To jest uda To jest absolutnie oprócz tego, co się dzieje na froncie, ta, ta straszna wojna, prowadzi się po prostu świadomą i celową, celową politykę, która ma doprowadzić naprawdę do głodu w Afryce my teraz bronimy się przed tymi imigrantami, uważając ich za imigrantów ekonomicznych, ale jak tam ludzie zaczną umierać z głodu, to Europa nie będzie miała innego wyjścia, tylko będzie musiała przyjmować tych ludzi, nie tysiącami jak teraz, tylko setkami tysięcy. Więc Rosja chce to bardzo mocno podkreślić, że Rosja prowadzi świadomą politykę destabilizacji rynku surowców energetycznych. I destabilizacji sytuacji na rynku surowców rolnych i od tego nie odstąpi. To jest taki sam ważny element, jak prowadzenie działań zbrojnych, zbrojnych na, na, na Ukrainie. Więc dobrze, że pa, państwo polskie to, to dostrzega, że mamy instrumenty, które przynajmniej tutaj na naszym terytorium próbują łagodzić. Skutki tej polityki, zarówno destabilizacji sytuacji na rynku surowców energetycznych, jak i surowców, surowców rolnych. A wracając do, do, do istoty tego pytania, otóż no rzeczywiście tutaj w absolutny sposób wyróżniamy się, jeżeli chodzi o o naszą, naszą żywność, i jeżeli te plany, które prezentował zarówno, zarówno komisarz Wojciechowski, jak i nasz minister do spraw rolnictwa, zostaną zrealizowane, jeżeli rzeczywiście uda nam się wesprzeć gospodarstwa rodzinne, jeżeli chodzi o produkcję, produkcję zwierzęcą, a także odbudowę polskiego przetwórstwa, to moim zdaniem polska żywność absolutnie będzie będzie miała ogromne znaczenie nie tylko dla nas, konsumentów Polaków, ale także będzie miała ogromne, ogromne znaczenie w całej Europie, co widać chociażby po strukturze, już dotychczasowej strukturze polskiego eksportu. Dziękuję bardzo. Michał Moskal, szef gabinetu premiera Jarosława Kaczyńskiego. Kontynuujmy wątek ukraiński. Jaki wpływ na gospodarkę ma to, co się dzieje na Ukrainie? Witam państwa, witam pana prezesa. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, ma wpływ nie tylko na gospodarkę w Polsce, ale na gospodarkę światową. W tej chwili już Bank Światowy prognozuje, że czeka nas w tym roku spadek światowego PKB. I gigantyczny wzrost skrajnego ubóstwa. No to jest efekt tego, co Rosja robi dzisiaj na Ukrainie, robi tuż za naszą granicą. My staramy się w w sposób szczególny Polskę przed tymi działaniami zabezpieczać, no ale musimy pamiętać o tym, że Rosja z Ukrainą łącznie jest gigantycznym eksporterem i zbóż, i metali, i oleju roślinnego, więc na różnych poziomach, i również energii, więc na różnych poziomach, w różnych aspektach bezpieczeństwa ten rynek światowy został absolutnie zaburzony. To się oczywiście wiąże z tym, co widzimy dzisiaj, czyli ze wzrostem cen i żywności, i energii. Ale o tym też mówią przywódcy światowi, że to jest wynik tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I tutaj to, o czym wspominał pan poseł, jak ważne jest to, że my podjęliśmy te działania, które dążą do zabezpieczenia Polski, chociażby te inwestycje kluczowe, jak Baltic Pipe, jak budowa terminalu gazowego. To są rzeczy, które sprawiają, że my się jesteśmy w stanie przed tym w jakiś sposób bronić. Ale tutaj jest również jeszcze inny wymiar, czyli ten wymiar uchodźców wojennych z Ukrainy. Przecież... Pamiętamy to, co się działo kilka miesięcy temu. W zasadzie już niemalże rok temu na naszej granicy z Białorusią. Przecież, gdybyśmy wtedy nie podjęli stanowczych działań, jeśli wtedy byśmy się dawali szantażować opozycji również w Polsce, żeby tych uchodźców, tych nie w zasadzie nie uchodźców, tylko imigrantów przyjmować w Polsce, dzisiaj przez Polskę toczyłby się kanał światowej nielegalnej imigracji do Europy. W tej chwili nie bylibyśmy w stanie wspierać Ukrainy tak, jak możemy ją wspierać, bo bylibyśmy i sparaliżowani tym, co by się działo na naszej wschodniej granicy. Granicy i zmęczeni jako społeczeństwo i ponosilibyśmy gigantyczne koszty tamtych działań. Więc to, że wtedy udało się to zablokować, to również była taka perspektywa pewnego wizjonerstwa i to tego wizjonerstwa, o którym, o, które można odnieść przecież do słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku w Gruzji. No bo przecież wtedy on powiedział, co się będzie działo. Dzisiaj to, co on wtedy powiedział, się krok po kroku realizuje. I tutaj może tak, jeszcze. Tylko na koniec, patrząc na to, co robi Europa Zachodnia, można w pewien sposób parafrazując słowo Marszałka Piłsudskiego, powiedzieć, że dzisiaj możemy mieć pełną pewność, że nie będziemy mieli na Ukrainie pokoju za dwie krople krwi już na pewno nie będziemy mieli ale też nie będziemy mieli pokoju za te dwa grosze, bo to jest wojna, która nas wszystkich, i to nie tylko nas jako Polaków, ale wszystkich w Europie i wszystkich na świecie, będzie gigantycznie kosztować. Ale jedyną szansą, żeby z tego wyjść, to jest ponieść ten koszt, zabezpieczać swoje państwo, budować wspólnotę i budować tą wspólnotę chociażby właśnie na tych surowcach energetycznych, którymi już dzisiaj dysponujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Ryszard Madziar, doradca premiera Jacka Sasina, który ci, co go śledzą, właściwie częściej jest na Ukrainie to w najbardziej niebezpiecznych miejscach niż w Polsce. Ja bardzo przepraszam, bo tutaj chyba przeszkadzamy Panu w pierwszym rzędzie, więc jeżeli, jeżeli mamy, że tak powiem, mieć chwilę przerwy dla Pana, to cała sala na pewno to zrobi. Szanowni Państwo, Panie, panie Ryszardzie, bardzo proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja na Ukrainie z punktu widzenia obserwatora, który jest tam na miejscu? Dziękuję bardzo, panie prezesie. Ja w ogóle dziękuję za zaproszenie delegacji z Ukrainy. Dziś z nami jest delegacja z Ukrainy. Zrozumiałem, że jest z Kijowa i to jest grupa przedsiębiorców. Szanowni Państwo, od pierwszych tygodni wojny mam okazję jeździć na, na Ukrainę. Miałem okazję być w Lwowie, w, w Równem, tam dostarczać pomoc humanitarną, ale w tej chwili zimy dalej, tam gdzie były wojska rosyjskie to jest Kijów, to jest Burcza, to jest. Iwano Frankowsk, tam niestety sytuacja jest bardzo trudna. Jeździmy do miejscowości, w których widać zniszczenia. Widać, widać zniszczenie, widać też traumy osób, które tam po prostu to, to, to przeżyły. Ta pomoc jest cały czas potrzebna. Ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie i to, że dziś rozmawiamy o tych wielkich sprawach, również powinniśmy mówić o tym, że ta pomoc jest ciągle potrzebna. Minęło już cztery miesiące. Co najgorsze, to możemy się przyzwyczaić do tej wojny, która tak naprawdę tam cały czas jest, i ta wojna będzie cały czas trwać. Widać, że Rosja podjęła teraz taktykę wojny totalnej, tak naprawdę, idącej na zniszczenie, idącej na to, aby, aby przeciągnąć jak najdłużej tą, tą interwencję, aby naród nawód rosyjski całą gospodarkę rosyjską zniszczyć. Tu mówimy dziś o kwestiach żywnościowych. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, która. Która którą musimy, musimy myśleć tak naprawdę w perspektywie zarówno Ukrainy, e, Europy i świata. E, Ukraina dostarcza żywność dla ponad 400 milionów ludności na świecie. To jest tak naprawdę Afryka Północna szczególnie i kraje Bliskiego Wschodu. E, dopiero teraz tak naprawdę do nas dociera, jak to jest wielki udział Ukrainy w tym całym przedsięwzięciu. Co, spowod co może spowodować, żeby, żeby y, te tendencje, gdyby się zmieniły. Kwestia, jakby długości trwania tego konfliktu. Ten konflikt na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, będzie trwał bardzo długo, więc te kwestie żywności tych łańcuchów będą zagrożone. Druga kwestia, czy Rosja będzie wysyłać swoją żywność tak naprawdę do, do krajów yy Afryki Północnej i, i Bliskiego Wschodu. Moim zdaniem, nie to, co mówili moi przedmówcy, Rosja jest zdeterminowana, aby używać. Terroru żywnościowego, terroru żywnościowego po to, aby emigranci właśnie z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej docierały właśnie do Europy i tam siały zagrożenie, tam siały ferment, aby, aby był ten drugi front tak naprawdę yy, w Europie. Myślę, że musimy budować te relacje współpracy polsko ukraińskiej, I ta dzisiejsza delegacja, właśnie, która jest dziś z nami jest jednym z poziomów, na których musimy rozmawiać pod kątem gospodarczym, pod kątem wojskowym, pod kątem pomocy humanitarnej. Dziękuję. Przejdę do pytań z sali. Jedno z pytań dotyczy tego, czy rząd nie może przyjąć ustaw wymierzonych w przedsiębiorstwa? Które nadal prowadzą działalność w Rosji, ale mają także swoje firmy, swoje sklepy w Polsce. A może to pytanie nie do rządu, tylko do profesora Marcina Szewczaka, profesora prawa? No, Jeżeli spojrzymy na to, z punktu widzenia takiego globalnego to trzeba stwierdzić, że musimy wszyscy być zjednoczeni, tak aby ta sytuacja, która dzisiaj jest międzynarodowa i ta agresja Rosji, ona była w zdecydowany sposób powstrzymana. No i niestety to również odbija się na tym obszarze gospodarczym i tego typu firmy również muszą być, można powiedzieć, no niejako poświęcone, ponieważ trudno, aby. Dopuszczać tego typu działalność, bo ta działalność będzie powodowała jednak, mimo wszystko, że w dalszym ciągu będziemy mieli ten konflikt. A ten konflikt jest jednym z takich właśnie elementów, można powiedzieć, przewartościowania tego europejskiego modelu. I tutaj, jak dzisiaj moglibyśmy słuchać te wypowiedzi. To widzimy, że mamy w Polsce nasz model zrównoważonego rozwoju regionalnego. Ten model, który jest dla nas, Polaków, bardzo atrakcyjny, ale z drugiej strony mamy dwa ogromne wyzwania. One się łączą również z tym konfliktem na Ukrainie. Po pierwsze, my musimy odejść od tej pedagogiki wstydu, czyli musimy być jako Polacy dumni z tego, że mamy ten model zrównoważonego rozwoju regionalnego, mamy polskie rolnictwo, mamy naszą wspaniałą gospodarkę. I, I musimy zjednoczeni po prostu na to wszystko pracować. To jest ogromne wyzwanie, żeby zamiast tej pedagogiki wstydu doprowadzić do wychowania do zrównoważonego rozwoju. Znajdujemy się dzisiaj w Murach Akademii. Myślę, że tutaj też słowa uznania dla magnificencji ojca rektora za to, że to wychowanie do zrównoważonego rozwoju regionalnego tutaj, w tej Akademii, cały czas się odbywa. I taka jest przyszłość, bez tego na pewno bardzo trudno będzie nam funkcjonować w tym świecie międzynarodowym. I ten drugi obszar, który właśnie wiąże się z konfliktem na Ukrainie. Polska pokazała przez te ostatnie lata, ostatnie miesiące, że my jesteśmy wiodącym liderem. Wiodącym liderem i dzięki, dzięki Polsce, dzięki działalności polskiego rządu, pana prezydenta, my zachęciliśmy pozostałe państwa do tego, żeby się zjednoczyć. I ten model zrównoważonego rozwoju regionalnego powinniśmy również przekładać na ten poziom międzynarodowy. Wtedy nastąpi, miejmy nadzieję, zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego nie tylko dla Polski, ale całej Europy. Dziękuję bardzo. Trzy krótkie pytania od Polskiego Związku Ogrodniczego. Pierwsze. Co z zabezpieczeniem dostaw węgla yy, na potrzeby ogrodnicze potrzeba 3,5 milionów ton? Yy, czy Polska przeciwstawi się wykreśleniu kolejnych substancji czynnych środków ochrony roślin? I w jaki sposób można preferować polskie produkty w handlu detalicznym? Który z panów? Pan europosł, może. W, spra w, sprawie, w sprawie węgla. To, to, to musi no to właśnie, to, Unia Europejska. Kto, dużo kto, ma jednak, ktoś, to ktoś, w, tak, to prawda, Unia Europejska rzeczywiście ma dużo w tej sprawie na sumieniu. Jak Państwo widzą na, na, na naszych oczach, no być może nieoficjalnie, nie ale ten, ten model gwałtownego odejścia od węgla chyba się jednak zmie, zmienia. Skoro Niemcom będzie wolno w większym zakresie niż do tej pory korzystać z węgla, to być może będzie. To możliwe także i w odniesieniu do Polski. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Państwa, o, o rzeczywiście używanie środków chemicznych, w tym w szczególności pestycydów, no to przygotowywane są rozwiązania, które będą to ograniczały. No ale tak się składa, że jeżeli kiedyś one wejdą w życie, to one w dużej mierze uderzają w te najbardziej uprzemysłowione rolnictwa. Krajów Europy Zachodniej, takie jak holenderskie czy duńskie. No dość powiedzieć, że zużycie pestycydów tam na 100 hektarów jest czterokrotnie większe niż w Polsce, więc moim zdaniem, z tej perspektywy niebezpieczeństwa dla polskiego rolnictwa nie ma, no ale nie ulega wątpliwości, że pewne ograniczenia zapewne. I do nas dojdą. To trzecie było? A to może trzecie do pana ministra Śliwki o promocję polskich produktów. Dziękuję pięknie. Jak najbardziej przecież spółki Skarbu Państwa, również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, patrzę na pana ministra Wiśniewskiego, ponieważ był tam zastępcą dyrektora. Działamy na, tym, działamy na tym poletku właśnie, żeby wspierać polskie produkty, stąd też między innymi jest kwestia związana z tym, żeby promować je. Zresztą też patrzę na pana prezesa Jaworskiego i też ta piękna kampania, którą państwo prowadziliście, informującą o tym, jakie produkty są właśnie z Terenów Federacji Rosyjskiej czy z Białorusi. Więc jak najbardziej tutaj spółki Skarbu Państwa również w swojej takiej agendzie, w swoich takich działaniach, e, również podejmują e, jakby w, swojej, w swojej agendzie właśnie te działania związane z promocją polskich produktów. No chociażby jeżeli weźmy na przykład spółkę Orlen, która w ramach swojej dużej części, również przychodowej, mówię o sprzedaży detalicznej, Y, właśnie promuje y, polskich przedsiębiorców, a także produkty, które zostały wytworzone przez y, polskich y, y, przedsiębiorców. Pan minister Wiśniewski chciał jeszcze coś dopowiedzieć. Tak, to teraz wypowiem się jeszcze właśnie jako były, y, były szef, wiceszef y, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Szanowni Państwo, w, teraz z, m, mówię w szczególności do, y, do producentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał między innymi po to, by promować. Polskie, e, polską żywność w kraju, jak również za granicą. Dlatego ogromnie wszystkich zachęcam, dlatego że KOWR e, ma naprawdę w swoim budżecie e, grube, e, odważa się to powiedzieć, grube miliony do tego, by wypromować polskie produkty za granicami. Sami jako producenci nie, nie damy rady. Nasze spółki, niestety, nasze przedsiębiorstwa są jeszcze zbyt małe i zbyt, ośmielę się dopowiedzieć, biedne, by pojechać i promować się w Azji, czy też w Ameryce jednej czy drugiej, by promować się sami. Po to właśnie jest Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa, po to są przeznaczone te pieniądze, by pomóc i w kupie raźniej. To jest to, co powiedział pan, pan, pan premier Jarosław Kaczyński na samym początku naszej dzisiejszej debaty. Musimy współpracować i dlatego zachęcam, no już teraz nie pracuję, natomiast naprawdę tam jest świetny zespół fachowców, ekspertów, którzy są w stanie wszystkim pomóc, pokazać w jaki sposób i gdzie są jakie targi, na które warto pojechać zachęcam do y, kontaktu z oddziałami terenowymi, Pan jak również z centralą panie. Krajowego Środowiska proszę Krótsze wypowiedzi, bo mam bardzo dużo pytań. Więc bardzo krótko. Ja myślę, że to jest olbrzymia szansa dla polskiego y, rolnictwa. Teraz to, to sytuacja na świecie. Kwestia jak gdyby problemów żywnościowych. Y, problemy z... Y, Y, z żywnością z Ukrainy. Rosja również pewnie będzie chciała zagłodzić y, y Afrykę Północną y, y, i Bliski Wschód. My musimy to wykorzystać. Musimy wszystkie działania podjąć, aby dotrzeć z informacją, że my mamy polską żywność, dobrą polską żywność. I to jest szansa na zdobycie tych rynków, które w perspektywie czasu na pewno będą prezentować. Michał Mosko. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tej kwestii węgla i tego, jakie jest zapotrzebowanie na węgiel. No bo to, co pokazała nam ta wojna na Ukrainie, to jest to, że siłę państwa, tą siłę polityczną i gospodarczą buduje się przede wszystkim przez zasoby naturalne. I my tutaj byliśmy trochę w takich kleszczach, bo z jednej strony mieliśmy Rosję, która na całej Europie próbowała stosować taki szantaż energetyczny, a z drugiej strony mieliśmy Unię Europejską, która nam wprowadzała ten Fit for 55, który tak de facto miał nas uzależnić również od tego rosyjskiego gazu. I to pokazuje i w tej chwili już widzimy, że my musimy wydobycie węgla w Polsce zwiększać. Na te nasze potrzeby musimy również tego węgla szukać poza granicami Polski. Natomiast my nie możemy rezygnować z tych naszych surowców naturalnych, z tych naszych zasobów, którymi dzisiaj, e, dzisiaj dysponujemy i które jesteśmy zacząć w stanie wydobywać. Mimo że wiemy, że to jest długoletni proces, a w perspektywie czasu również energetyka jądrowa, na którą widać, że Unia Europejska również przeprowadziła zamach. No bo energetyka jądrowa również jest zagrożeniem do tego projektu, w którym e, mamy wszystko. Wszyscy kupować rosyjski gaz, ale kupować go od Niemców, więc my to musimy bardzo skutecznie przełamywać. To jest przełamywane właśnie tymi inwestycjami, które realizujemy, realizujemy tymi, które mają zabezpieczyć, to, zabezpieczyć energetycznie Polskę. Tak jak to już wspominałem Baltic Pipe, terminal gazowy ale to w tej chwili również jest właśnie sięgnięcie do tych naszych zasobów naturalnych i, i pełne ich wykorzystywanie. Dziękuję. Pytanie do pana posła Zbigniewa Kuźmiuka. Czy dopłaty bezpośrednie będą kierowane do produkcji rolnej, a nie do powierzchni upraw jak dotychczas? No właśnie, była o tym mowa, mówił o tym zarówno komisarz, jak i nasz minister rolnictwa. Rzeczywiście od 1 stycznia przyszłego roku, kiedy wejdzie już w życie Krajowy Plan Strategiczny, tak właśnie będzie. No, ten pomysł tutaj został zresztą wcześniej wydyskutowany z przedstawicielami tych rolników, którzy zajmują się hodowlą. Te dane, które zostały zaprezentowane z ostatniego dziesięciolecia, no, rzeczywiście są dosyć przerażające. Oczywiście one mają swoje, między innymi jednym z wyjaśnień jest chociażby ten afrykański pomóc świń. On w dużej mierze wyeliminował z naszego życia. Gospodarstwa małe, na które narzucono warunki bioasekuracji dosyć kosztowne. W związku z tym ludzie masowo zrezygnowali z tej hodowli. Ale właśnie ta koncepcja ma wrócić do czy wspierać gospodarstwa rodzinne, nie tylko w zakresie produkcji roślinnej, ale przede wszystkim właśnie produkcji zwierzęcej. No i ważnym elementem, który ma to wspomagać, jest to lokalne przetwórstwo. Bo proszę Państwa, no powiedzmy sobie otwartym tekstem, w tym niedużym gospodarstwie rodzinnym, samej produkcji, zarówno tej roślinnej, jak i zwierzęcej, wyżyć się nie da. Jeżeli rolnik będzie również miał udziały w przetwórstwie i dochody z tego tytułu, to jego sytuacja ekonomiczna będzie już znacznie lepsza. Więc jak sądzę, dobry czas powoli się zacznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pytanie do profes pana profesora Szewczaka: czy jest możliwość zatrzymać taką sytuację, że lepsza żywność z Polski wyjeżdża za granicę, a gorsza żywność za granicę wjeżdża do Polski? No to myślę, że przede wszystkim jest zadanie naszej administracji publicznej, że, żeby tego typu działania w jakiś sposób zabezpieczać. I na pewno z, z, z takich sposobów na to jest to, o czym wcześniej mówił pan minister Wiśniewski, czyli ta paszportyzacja żywności, która będzie pokazywała też wszystkim, że. Jak najwięcej, żeby tej dobrej żywności zostawało w Polsce i żebyśmy taką żywność kupowali. Mamy w Polsce niestety problem z tym obszarem pośredników, którzy z jednej strony właśnie działają tylko i wyłącznie na potrzeby zysku, na ekonomii i zawsze w tym obszarze Pokazuje się właśnie takie to szersze myślenie, myślenie takie solidarne, że to, co jest najlepsze, to powinno być przede wszystkim dla nas tutaj, dla Polaków, bo tak niestety postępują inne państwa i budują na tym sobie swój potencjał. Jeżeli spojrzymy, dlaczego, już abstrahując okoliczności politycznych, dlaczego my. Przez, przez wiele lat musieliśmy gonić za innymi państwami, dlatego właśnie, że niestety czasami nam też brakuje takiego trochę egoizmu. Egoizmu takiego narodowego, że jednak to my powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności o siebie, ale to też powoduje, że niektóre elity polityczne no niestety, ale bardziej patrzą na wspieranie innych państw i innych koncernów, chociażby zagranicznych, niż tego właśnie, co jest polskie. Dlatego tak istotna jest promocja polskości, promocja tego, co polskie, promocja polskiej żywności, żeby to wszystko dotarło do każdego obywatela, bo to wszystko o tym można powiedzieć całej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce to my decydujemy. My mamy możliwość w wyborach decydować właśnie jak chcemy, żeby dookoła nas było i jak chcemy przede wszystkim dla nas, ale także dla naszych dzieci. Pan Michał Moskal, to samo pytanie. Ja tutaj chciałbym tylko słowo uzupełnić do wypowiedzi pana profesora, bo to, że u nas musimy o tym rozmawiać, jest wynikiem bardzo świadomej polityki, która przez lata była realizowana przez opozycję, czyli takiej polityki wyjaławiania wspólnoty państwowej, rozbijania tej wspólnoty, doprowadzania do tego, żeby myśleć tylko o sobie, myśleć w takich kategoriach skrajnie egoistycznych, a zupełnego odrzucenia tego, co jest wokół nas i to wspólnoty i na tym poziomie narodowym, i także niżej, pozbawienia ludzi jakichkolwiek wartości. I dzisiaj my dopiero do tego musimy. Wracać. Musimy o tym przypominać, że to jest niezwykle ważne. To jest ta logika, która pokazywała, że polityka musi być obrzydliwa, żeby ludzie się polityką, broń Boże, nie interesowali, bo wiadomo, że w mętnej wodzie, do której nikt nie zagląda, łatwiej się robi brudne interesy. To była ta logika mówienia o tym, że nie ma czegoś takiego, jak narodowość kapitału. Dzisiaj widzimy, że to jest dokładnie nieprawda. I to dotyczy właśnie również tych takich tych drobnych rzeczy, które sprawiają, że to, co jest dobre i wytworzone przez Polaków, powinno być przede wszystkim kierowane do Polaków. Bardzo dziękuję. Pytanie do pana ministra Wiśniewskiego z powiatu złotoryjskiego. Według autora ponad 500 hektarów leży tam odłogiem, jest nie Podobnie jest w innych miejscach. Czy można to zmienić? Kolejnym zadaniem, który, którym zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest sprzedaż i dzierżawa, dzierżawa ziemi. E, troszeczkę nie chce mi się wierzyć, że jeżeli jest w jednym kawałku 500 hektarów y, i leży, y, leży to odłogiem, e, no, to jest e, e, przeogromne marnotrawstwo. E, te, na, na, dlatego należałoby najpierw sprawdzić, czy na pewno to jest ziemia, która należy, należy właśnie do skarbu państwa, bo e, no to byłoby ogromne niestety nie nadużycie i niedopełnienie obowiązków przez, przez urzędników. Dlatego najpierw należałoby sprawdzić, czy naprawdę to jest ziemia Skarbu Państwa. Proszę zauważyć na statystyki z, z zeszłego roku, jak dużo ziemi jest w tej chwili wydzierżawianych i również sprzedawanych dla rolników. Proszę również zauważyć to co robi pan premier, pan premier Henryk Kowalczyk, czyli realizacja ustawy tak zwanych 30%, 30. Są one właśnie odbierane dla tych większych i wydzierżawiane Sposób, no, poprzez oferty bądź poprzez przetargi, właśnie dla tych mniejszych i średnich rolników. To jest w nawiązaniu do tego, co mówił pan, pan komisarz, czyli kwintesencją naszego rolnictwa powinny być właśnie rodzinne gospodarstwa rolne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zostały nam 3 minuty. Natomiast pytań jest bardzo dużo. Ja te pytania wszystkie Państwu przekażę. Jedno z pytań, które się powtarza dotyczy Przekopu Mierzei Wiślanej. Może Pan Wiceminister Andrzej Śliwka. Czemu tak naprawdę Służy ten przekop, czemu, czemu cały czas jest ten temat poruszany ze za znakiem zapytania, co będziemy z tego mieli, że ten przekop będzie już, mam nadzieję, niedługo otwarty. 17 września. Tak, 17 września tak powiem, symboliczna data i właśnie, tak, data nieprzypadkowa i właśnie, Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, tutaj Pan Europoseł mówił, Pan Dyrektor mówił, Pan Minister mówił, Pan Profesor, Pan Dyrektor również o kwestii szantażu i teraz zwróćcie Państwo uwagę, jak przez wiele lat polski rząd, mówię o szczególnie latach 2007-2015, zgadzał się właśnie na ten szantaż dyktowany przez Federację Rosyjską. Wtedy... Rząd Polski, tak jak słowami swojego słowami premiera Donalda Tuska, powiedział, że z Federacją Rosyjską powinniśmy współpracować taką, jaką ona jest. Rząd Prawa i Sprawiedliwości miał trochę inną koncepcję. To znaczy koncepcję taką, że w każdym elemencie, gdzie może postawić na suwerenność, to stawia na tą suwerenność. Między innymi dlatego powstała koncepcja związana z budową przekopu Mierzei Wiślanych. Ta koncepcja w ogóle wywodzi się od Stefana Batorego. Ja Państwa nie chcę zanudzać historycznie, jak te, losy, jak te losy związane z tą inicjatywą przez, przez wiele lat przebiegały, ale taką kolejną osobą, która podniosła ten, ten temat był pierwszy senator ziemi elbląskiej, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński, który Również o tym mówił, a dalszym kustoszem tego właśnie działania był obecny poseł Ziemi Elbląskiej, pan poseł Leonard Gerasulski, z którym no, mam wielką przyjemność współpracować. I właśnie chciałem Państwu powiedzieć, ten przekop mierzyli poza tym aspektem suwerennościowym. To nie jest właśnie wbrew temu, co mówi Donald Tusk, że to jest jakiś e, polityczny trik, albo to, co mówi Trzaskowski, typu, że odstawmy tą inwestycję, albo to, co mówi e, pani marszałek Kidawa-Błońska, mówiąc o tym, że jakby natura chciała, to by ten przekop był. E, już nie będę mówił o... Mistrz Siemoniaku, który wspominał o tym, że to jest po prostu lipa. Nie, to nie jest lipa. 17 września, szanowni państwo, zobaczycie, że to nie jest lipa, a to jest właśnie olbrzymia możliwość dla regionu elbląskiego takiego nadania impulsu, nie tylko jeżeli chodzi o turystykę, nie tylko jeżeli chodzi o rozwój usług, ale przede wszystkim właśnie dla rozwoju miasta Elbląga, miasta, dawnego miasta wojewódzkiego, który funkcjonuje właśnie między... Gdańskiem, Olsztynem i jest takim miejscem troszeczkę zapomnianym. Właśnie to jest właśnie ta możliwość rozwoju portu elbląskiego, tylko to stawia nam teraz kolejne pytanie i też kolejny aspekt, który trzeba poruszyć. To znaczy, musimy wrócić do koncepcji czwartego portu RP. To znaczy, port w Elblągu powinien być czwartym państwowym portem i wtedy będzie mógł się rozwijać. Obecnie niestety y, miasto jest właścicielem portu Welblągu, no i kompletnie nie inwestuje w ten port. W tym roku jest planowane wydatkowanie na poziomie 1 miliona złotych. No, szanowni Państwo, od 2016 roku wszyscy wiemy o tym, że ten przekop ziści się. No to jeżeli miasto, które jest rządzone przez y, Tęczową Koalicję, bo tam jest prezydent z PSL-u, ale y, zarówno PO, jak i SLD współrządzi tym miastem, nic nie zrobiło w tym zakresie. No to, to jest y, jakby taka... Y, Pigułka tego, co się działo właśnie w sprawie przekopu i w ogóle tej polityki względem Federacji Rosyjskiej w latach 2007-2015. Znaczy całkowita uległość, całkowite zobaczymy, co będzie, może, może rząd przyjdzie. No i ja mogę jako przedstawiciel polskiego rządu powiedzieć, że tak rząd polski chciałby właśnie, żeby ten port był portem państwowym, żeby mógł się rozwijać i żeby również generował przychody, generował zatrudnienie dla regionu elbląskiego, a nie mówię to tylko dlatego, że pochodzę właśnie. Z tego regionu, ale przede wszystkim dlatego, że polska gospodarka tego potrzebuje. Szanowni Państwo, ja bardzo chciałem podziękować partnerom tego wydarzenia Azotom Puławy, Lubelskiej Spółce Węglowej Bogdanka, Alwarowi oraz Fundacji Banku PKO za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Paneli, jest bardzo dużo pytań, paneliści będą do Państwa dyspozycji jeszcze z 15 minut tutaj na sali można podejść i bezpośrednio porozmawiać, a o zakończenie konferencji bardzo proszę Ojca Rektora Zdzisława